Witam wszystkich. W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować, w jaki sposób dokonać zmian w rozkładzie nauczania w sytuacji, gdy chcemy połączyć ze sobą dwa tematy w jeden lub w sytuacji, gdy z jakichś powodów nie możemy zrealizować jakiegoś tematu z rozkładu nauczania. Zacznijmy może od tego drugiego przykładu, jako że jest to rozwiązanie łatwiejsze, a później pokażę, jak połączyć dwa tematy w jeden. Oba rozwiązania zademonstruję na przykładzie klasy drugiej. Mam tam temat, którego nie będę już w stanie zrealizować. Otworzę jeszcze interfejs lekcyjny, tak aby było widać mniej więcej, ile jeszcze zostało do zrealizowania. I teraz, aby usunąć ten temat, przechodzę do moduły. Edytor rozkładów materiału nauczania. Klikam prawym myszy i otwieram w nowej karcie. Tak będzie mi po prostu wygodniej. W nowej karcie klikam na moje rozkłady. Tutaj już sobie wybrałem ten, który jest mi potrzebny. No ale w sytuacji, kiedy klikniemy na to pierwszy raz, najprawdopodobniej będzie tutaj... Będzie tutaj trzeba wybrać wszystkie i wybrać sobie gdzieś tam z dołu. Może to mimo wszystko pokażę. Tutaj akurat jest ten, który jest mi potrzebny. I teraz przechodzę do tematu, który zamierzam usunąć. Jak widzimy, zrealizowanych tematów nie mogę już usunąć, mogę je tylko edytować. Klikam usuń, OK. Temat został usunięty. A, muszę tutaj odświeżyć stronę. Tak. Strona została odświeżona i teraz ten usunięty temat zniknął. W podobny sposób usunę inny temat, którego już nie zrealizuję. Usuń, usuń. Temat usunięty. Odświeżam. Tutaj również jest już usunięty. Zobaczmy, czy zwiększyła się nasza realizacja. Ciężko ocenić organoleptycznie. Spróbujemy teraz połączyć dwa tematy w jeden i zobaczymy, czy ten niebieski pasek przesunie się w prawo. Spróbujemy połączyć lekcje, tematy, przepraszam, częściowo zrealizowane i jeszcze niezrealizowane i dwa tematy jeszcze niezrealizowane. Wracamy do naszego rozkładu nauczania, tego, który wybraliśmy i szukamy interesujące nas tematy. A więc tutaj mamy temat częściowo zrealizowany, temat zrealizowany i temat jeszcze niezrealizowany. Doświadczeniem lat ubiegłych wiem, że można je zrealizować podczas jednych zajęć. Tutaj również te umiejętności, jak widzimy, są do siebie bardzo zbliżone, bardzo podobne. Na wszelki wypadek można je zaznaczyć i skopiować. Zapisać sobie na przykład gdzieś w notatniku. Tutaj skopiujemy sobie jeszcze ten kawałek. Przechodzimy do edycji. I dopisujemy
brakujący fragment tematu. W ogóle powinno być tak, jeśli już. Edytujemy podstawę programową. Tutaj warto by sprawdzić sobie podstawę programową do tego podręcznika. U mnie będzie to ta. Etap pierwszy. Klasy 1-3. Przedmiot. Język obcy nowożytny. No i faktycznie zaznaczają mi się już umiejętności. Teraz muszę jeszcze sprawdzić te 3.1a. Obawiam się jednak, że trudno to będzie zrobić w ten sposób. Tym bardziej, że niektórych punktów po prostu tutaj nie ma. Trzeba będzie więc po prostu przeczytać te umiejętności i zaznaczyć te, które uczeń nabędzie dodatkowo podczas zajęć. Tutaj niestety trzeba zdać się na własne doświadczenie. Ok, zapiszmy to. Wróćmy do listy tematów. I teraz, skoro ten temat został przez nas zedytowany, tych umiejętności nawet nam tutaj przybyło, jest połączony, to ten jako zbędny możemy usunąć. Odświeżmy tutaj. Zgodnie z tym, co widzimy, no to te dwa tematy faktycznie się tutaj połączyły. Teraz połączymy te dwa tematy. Wracamy do naszego rozkładu nauczania. Wyszukujemy te tematy. Znowu możemy skopiować sobie numery umiejętności. Częściowo temat. W zasadzie analogicznie jak poprzednio. Zedytujemy ten temat, a ten temat usuniemy. Jedno drugiemu nie przeczy. Te minikarty i tak zostaną wycięte. Natomiast wiem, że zdążymy jeszcze zaśpiewać piosenkę. Jak zwykle największą bolączką będzie prawdopodobnie przebrnięcie tutaj przez te umiejętności.
I znowu na podstawie doświadczenia zdobytego w ubiegłych latach zaznaczam opcje, umiejętności, które wiem, że zostaną zrealizowane. W moim przypadku będzie to wyglądać tak. Zapisuję. Wracam do listy tematów. Odszukuję temat. Tutaj chyba zedytowałem nie ten temat. Będę musiał szybko powtórzyć operację. Wszystkie. Język obcy nowożytny. Zaznaczamy dalej. Zapisujemy. Wracamy do listy tematów. Sprawdzamy, czy tym razem wszystko na pewno się udało. Tak, tutaj połączyliśmy ten temat jak należy. No i z tej racji ten możemy spokojnie usunąć. Przejdźmy jeszcze na tą kartę. Odświeżmy tą stronę. Jak widzimy, tematy zostały połączone. Aby upewnić się, czy na pewno wszystko w porządku, możemy jeszcze wejść kontrolę, przepraszam, nie w kontrolę realizacji, w monitorowanie realizacji podstawy programowej. Interesuje nas klasa druga, podstawa programowa, ta, etap pierwszy, klasy 1-3 w tym przypadku. Język obcy nowożytny, wszystkie. Miesiąc realizacji, wszystkie. No i mamy tutaj następujące dane. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje okażą się przydatne. Jeżeli tak, proszę o kciuk w górę. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, proszę zadawajcie je w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć tak szybko, jak będę mógł. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.